Różne historie były tutaj z ciekawszych takich to może zaręczyny pary, która zażyczyła sobie fragmenty takie no, miłosne filmów na ekranie. Im więcej będzie jakby takich dużych homologów, tym większa jest szansa właśnie takim kinom, dla takich kin kameralnych z atmosferą na wyraźne odcięcie się od tamtych kin i jakby na wyróżnienie. Jest miejsce dla takich obiektów kameralnych, które nie grają na pięciu, tam ośmiu, iluś tam salach, tylko na jednej, gdzie jest naturalny rytm kina, gdzie się ludzie zbierają przed seansem, wchodzą, zostaje kilka osób, które są przy stoliczkach, jest jakby spokój, jest czas na odetchnięcie też dla obsługi, żeby miała no później świeży kontakt z tym widzem, który przyjdzie jakby tam nowy, żeby on się czuł indywidualnie obsłużony. Naprawdę to jest inne kino niż wszystkie. Tutaj przychodzisz sobie, możesz sobie porozmawiać z ludźmi, którzy tutaj obsługują. Każdy ma dla ciebie cały czas, nie? Tutaj jest, wystarczy wyjść na ulicę, nie? Jest ruch cały czas, wszyscy pędzą gdzieś, a tutaj jest taka ostoja ludzkości, nie? Ostoja człowieczeństwa może tak. To jest oddzielna opowieść, no. Część jest takich widzów, którzy no, często przychodzą, to jest jakby ich miejsce, ale sporo jest takich, którzy przelotnie tutaj się zjawiają. Na przykład przyjechała ostatnio para, mama z córką z Poznania, bo słyszała o tym kinie, no, mieli kaprys i chcieli sobie spędzić tam noc w tym kinie. Sporo jest takich imprez związanych z ogniskiem też na zewnątrz. To pozwala jakby przewietrzyć się między filmami i troszeczkę tak inaczej spojrzeć na to kino, bo to jest spora frajda, żeby sobie tak w nocy, w środku tam miasta usmażyć kiełbaskę i ją zjeść. Cytryna to jest dla mnie takie miejsce kulturotwórcze, gdzie się spotykają ludzie, którzy bardzo chcą tutaj przychodzić i nie ma tutaj nagonki. Po prostu to się odbywa na zasadzie przyjacielskiej, takiej rodzinnej. Ja bardzo lubiłem zawsze oglądać filmy z taśmy. Nie oglądam wideo, także tym bardziej chętnie sobie tutaj siadam w pierwszym rzędzie i oglądam to ziarno na ekranie. Cytrynka w międzyczasie stała się jedynym kinem w Polsce, które jest całodobowe. Różnie to jest z tą frekwencją w nocy, to jak to w nocy, różne rzeczy się tam dzieją. Raz jest dużo ludzi, raz jest mało, raz wcale ich nie ma. Ale jest to ważnym wyróżnikiem tego kina i w tej chwili dużo ludzi wie, że jest takie miejsce, które po prostu funkcjonuje troszeczkę inaczej. To pozwala nam jakby zaistnieć w ich świadomości łatwiej.